Dzień dobry wszystkim, ja jestem Czarny Pana, to jest odcinek, w którym przyjrzymy się nowości, która zostanie dodana wraz z DLC Platinum już 15 listopada 2022 roku do Farminga 22. Na początku już zachęcam Was do tego, żebyście zostawili suba z dzwoneczkiem, natomiast my teraz przeanalizujemy sobie zaznaczanie drzew, dlatego że to będzie zupełna, zupełna nowość. Jak pewnie wiecie, Albo i nie wiecie, edycja platynowa do farminga będzie się skupiała właśnie na leśnictwie i jedną z nowości będzie możliwość zaznaczania drzew, tak jak tutaj widzicie. Pokażę Wam to teraz. Na przykład tu mamy taki wykrzyknik oraz kreseczkę. Oczywiście to są znaki, które zaraz Wam wytłumaczę, co będą znaczyć. Mogę Wam jeszcze pokazać, że tutaj na przykład mamy strzałeczkę i kreseczkę. Zaraz przejdziemy do tego, co to jest. W każdym razie uważam, że naprawdę będzie to zmiana, która doda dużo realizmu. Przede wszystkim,

Czym będzie można rysować po tych drzewach? Zobaczcie, będzie można rysować sobie takimi marking sprayami, jak widzicie, są one od marki Steel, i będzie ich tutaj wiele kolorów. Przyznam szczerze, to jest pierwsza rzecz, która mnie osobiście troszeczkę się nie podoba, dlatego że jeżeli tych kolorów będzie więcej, to co? Będziemy mieli tutaj na przykład 20 takich sprayów. Dlaczego to nie jest zrobione w taki sposób, że my mamy po prostu jeden spray i kolor wybieramy jak, jak na dwozie, Jakimś na przykład traktorze. Ja bym to zrobił w ten sposób. No ale dobra, widać, że mamy wiele tutaj e, takich, e, takich sprejów. Każdym sprayem możemy sobie rysować pod drzewie. I teraz właśnie powstaje pytanie, w jaki sposób można rysować pod drzewie? I drugie pytanie, po co? Mianowicie to są informacje. Co należy zrobić z tym drzewem? Jak to wygląda w realu? W realu wygląda to tak, że po prostu tego typu znaki są rysowane na drzewie i dzięki temu inne osoby wiedzą, co z tym drzewem trzeba zrobić. Idzie na przykład ekipa i rysuje po drzewie znaki: to drzewo zostawić, to ściąć, to uciąć i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie takie coś tutaj mamy. Mamy na przykład dwie podwójne kreski, które mają oznaczać, że tutaj ma być. Droga do docelowego miejsca wyrębu. Na przykład taki, ja to nazywam, to jest po prostu slash. No to jest zetnij drzewo. Support 3: zostaw drzewo albo nawet zasać inne, nowe drzewa w okolicy. Tutaj na przykład można, żeby ściąć, tutaj jest taka, taki znacznik, żeby ściąć drzewo na tej wysokości. Deadwood oznacza, że jest to drzewo umarłe, może suche, może zgniłe, najprawdopodobniej przeznaczone również do wycinki. No i oczywiście X oznacza jakieś inne znaczniki. To, co tutaj jest, to nie jest oczywiście na całym świecie oznaczenie w taki sposób. Jest to wyraźnie zaznaczone w tym poście. Zachęcam Was do tego, żebyście oczywiście przeczytali sobie ten post. Jeżeli nie znacie angielskiego, to ja przetłumaczoną wersję wrzucę Wam w opisie pod tym filmem. Także wszystko tam sobie znajdziecie. X najczęściej oznacza również, że drzewo ma zostać wycięte. No to wiemy, jak to działa w realu. To teraz powstaje pytanie. Po co takie coś moi drodzy robić? Wraz z tym DLC będziemy mieli nowe misje i nową mechanikę. Myślę, że kluczowe jest to zdanie, ja wam je teraz tutaj pokażę. In Deadwood Missions i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że wraz z tym DLC Platinum Expansion będziemy mieli zupełnie nowe misje. Jedną z tych misji będzie najprawdopodobniej wycinanie starych, spróchniałych, może suchych drzew, czyli Deadwood, to martwe drewno można powiedzieć, i będą te drzewa, gdy zaakceptujemy misję, to będziemy mogli sobie te drzewa wyciąć. Ale uwaga, jeżeli wytniemy złe drzewa, czyli te, które są niezaznaczone, to dostaniemy karę za to, że wycięliśmy dobre, zdrowe drzewa. No to moi drodzy, to będzie chyba pierwsza misja, w której będziemy mogli dostać karę. Przyznam szczerze, ja już jestem ciekawy, jak to będzie działać. Na pewno będę chciał to przetestować. Tutaj macie więcej informacji na temat tego, jak to wszystko wygląda, jak to działa, jak to działa na świecie. E, kolory, które tutaj macie, również znaczą różne rzeczy w różnych częściach świata, natomiast w tej grze nie będzie to miało znaczenia, więc będzie można sobie wybrać taki kolor, jaki nam się najbardziej podoba. No i znaczniki również nie będą miały jakiegoś większego znaczenia, e, poza może tym Deadwood Mission, to co mówiłem. Wcześniej, natomiast poza tym jest tutaj jasno napisane, że, że moi drodzy, po prostu znaczniki będzie można sobie stosować wedle własnej woli. Jedna rzecz, do której muszę się przyczepić z racji tego, że co nieco mam styczności z branżą IT, jest tutaj napisane, że to jest backslash, a tutaj, moi drodzy, jest slash. To jest slash. A backslash jest w drugą stronę. To jakby ktoś tak był ciekawy, więc to jedyna taka drobna rzecz, do której muszę się przyczepić. Eee, no ale dobra, nie ma co. W każdym razie, dajcie znać proszę w komentarzach, co myślicie na ten temat, jak wam się to podoba. Ja wam oczywiście będę przygotowywał kolejne odcinki z tego, co my tu będziemy następnie dostawać. Eee, ważna informacja, pla edycja platynowa będzie częścią Season Passa, więc kto kupił Season Pass, Edycję platynową będzie miał już w cenie. Do zobaczenia moi drodzy, trzymajcie się, cześć!